Cześć kochani, tu Blanka. Dzisiaj przyszedł czas i pora na projekt Denko. Ja bardzo lubię te filmiki oglądać, ale również nagrywać, ponieważ to są takie fajne mini recenzje a propos każdego produktu. Nie mam tego bardzo dużo, ale pomyślałam, że jeżeli będę robiła te filmiki częściej, to będą krótsze, bardziej zwięzłe i łatwiej będzie z nich wyciągnąć wnioski, a nie tona produktów i wtedy będę mogła powiedzieć tylko dwa czy trzy słowa czy zdania na temat każdego. Ale zacznijmy od razu. Bez większych wstępów, pierwszy produkt, coś co ja uwielbiałam bardzo, to jest Chubby Stick z Clinique. Jeżeli oglądaliście mój vlog z Kopenhagi, to widzieliście, że miałam to właśnie na ustach. Piękny różowy kolorek, już więcej nie mogę tego wycisnąć, możecie zobaczyć. Możecie. Bardzo delikatny, półprzeźroczysty, półtransparentny. Chubby Stick to jest coś pomiędzy balsamem do ust, a takim stain, czyli czymś takim, co mam barwić usta. Ale tak naprawdę jest to po prostu balsam do ust bardzo nawilżający, bardzo napigmentowany, bardzo sobie chwalę. Jeszcze kupiłam go z taką malutką kosmetyczką w akcji przeciwko rakowi. Chyba rakowi piersi, jeżeli się nie mylę, więc fajnie dołożyłam się do jakiejś tam fundacji, która wspiera raka, a raczej walkę z rakiem. Następnie perfumy Fame, Lady Gaga, wiecie, że ja Lady Gaga uwielbiam, jej perfumy również. To jest ta pierwsza edycja, bo teraz są już nowe jej perfumy, które nie bardzo mi się podobają, one są unisex. Ja nie przepadam za tego typu perfumami, ale te są bardzo fajne, takie ciepłe, korzenne, ale słodkie zarazem. Podoba mi się ta buteleczka, podobało mi się to, że perfumy same w sobie były czarne i moim zdaniem utrzymywały się bardzo dobrze w ciągu dnia. Bardzo je sobie chwaliłam, pewnie kupię je ponownie. Ale nie teraz, a następny produkt to krem pod oczy Skills Creamy Eye Treatment with Avocado. Słuchajcie, uwielbiam ten krem pod oczy, on był zielony, jest zupełnie puściutki, nic nie ma już w środku, go tam wygrzewałam do końca. Ja mam bardzo tłustą skórę, ale bardzo suche okolice pod oczami i ten kremik był genialny, bardzo fajnie nawilżał moją okolicę pod oczami i jak go stosowałam, zauważyłam, że lepiej mi się trzymał pod oczami korektor. I tak, wiecie, nie zbierał się w załamaniach skóry i nie znikał, bo niestety w moim przypadku najczęściej znikającym produktem z twarzy jest właśnie korektor pod oczami i róż na policzkach, czyli właśnie w tym tutaj trójkąciku najszybciej mi znikają produkty, które zastosuję, a właśnie przy użyciu tego kremiku tak się nie działo, bardzo go sobie chwalę, ale ogromny minus niestety jest drogi, chociaż bardzo wydajny. Więc jakoś to się tam równoważy. Następnie, pozostając w temacie skóry tłustej, ziaja, kuracja antybakteryjna, krem redukujący trądzik, łojotoki, trądzik. Ja nie mam łojotoku, ja nie mam trądziku już, wyrosłam z tego, ale ten krem pozwala mi zachować moją skórę w stanie niebłyszczącym się, w stanie matowym. Bardzo szybko się wchłania, ładnie nawilża, nie robi czegoś takiego, że jak niektóre kremy matujące, że wysuszają skórę. Nie, on nawilża skórę, ale właśnie fajnie trzyma ją w ryzach, nie pozwala wydzielać się zbyt dużej ilości sebum i tłuszczu. Bardzo lekka formuła, ziaja, polska marka, dostępna praktycznie wszędzie. Zdecydowanie polecam Wam, jeżeli macie skórę tłustą. Oj, coś tutaj przewróciłam. Skórę tłustą albo właśnie macie tendencję do jakichś tam wyprysków. Zdecydowanie polecam. Teraz z rzeczy troszeczkę droższej, krem do rąk z The Body Shop, bardzo lubię te kremy, strasznie śmierdzą, potwornie śmierdzą, opakowanie jest niepraktyczne, bo jak możecie zobaczyć, ja próbowałam tutaj wyciskać, ściskać, wygniatać ten produkt, no i okazuje się, że tutaj jeszcze jest pewnie go sporo, ale niestety nie mogę go wydobyć, to jest już moja piąta, szósta tubka tego kremu, bo uwielbiam go, bardzo dobrze nawilżę, jeżeli zmywacie naczynia i macie suche dłonie, sprzątacie, albo ogólnie macie po prostu bardzo suche dłonie, to zdecydowanie polecam Wam ten krem, ponieważ jest genialny, ale tak jak mówię, śmierdzi, opakowanie jest niepraktyczne, czasami nawet się zdarza, że pęka, bo to jest metalowa tubka, pęka ona i ten krem potrafi się wylać mi w torebce, więc w
W sumie to można powiedzieć, że jest 50 na 50, bo produkt sam sobie genialny, ale zapach i opakowanie jest po prostu niepraktyczne. Znaczy nie zapach jest niepraktyczny, tylko opakowanie jest niepraktyczne. Kolejna rzecz, o której chciałabym opowiedzieć, to jest szminka z Benefita, która nazywa się Juicy Details. Jeszcze tam troszeczkę jej zostało, minimalnie, ale zostawiłam ją specjalnie, żeby Wam pokazać kolor. Piękny nudziak, brzoskwiniowy, może troszeczkę bardziej ciemny niż nud, ale właśnie taka brzoskwinka z koralem połączona. Bardzo naturalnie to wygląda, szminki, w ogóle te wszystkie szminki z Benefita są bardzo nawilżające. Nie powiem, że długo utrzymują się na ustach, z racji tego, że właśnie bardzo nawilżają, więc lubią się czasami przemieszczać, ale ja jej używałam właśnie jako taki balsam do ust, koloryzujący delikatnie, ponieważ idealnie nadaje się na co dzień, do szkoły, do pracy, bo wygląda troszeczkę jak, wiecie, kolor moich ust, tylko że lepszy, a ja ostatnio bardzo cenię sobie takie produkty, jakoś tak mam ochotę teraz na bardziej naturalne usta, chociaż zazwyczaj było tak, że właśnie mocno sobie używam mocnych kolorów na usta, to jakoś jak w tej wiosny nachodzi mnie bardziej na nude. Więc zdecydowanie polecam Wam Juicy Details z Benefita, bo bardzo fajna szminka. Pozostając w temacie ust, Nivea, Lip Butter, Vanilla i Macadamia, wiecie, uwielbiam te balsamy do ust, tanie, niepraktyczne opakowanie, znowu po raz kolejny. Ja wiem, że się czepiam odnośnie tych opakowań, ale no nie mogę po prostu przestać o tym myśleć, że jest to niehigieniczne, jeżeli trzeba palucha włożyć do tego opakowania. Ale balsam rewelacyjnie nawilża i pięknie pachnie. Słuchajcie, uwielbiam wanilię, uwielbiam przyprawy korzenne, a połączenie wanilii z orzechami makadamia to po prostu sen. Pięknie. No i właśnie, jeszcze wanilia. To jest miniaturowa wersja waniliowego masła do ciała z The Body Shop. Rewelacja. Słuchajcie, nic dodać, nic ująć. 10 na 10. Genialny produkt, szybko się wchłania, ładnie nawilża, przepięknie pachnie. Niestety bardzo drogi, chociaż wydajny, więc jakoś tam może to zrekompensować. Kolejne dwa masła do ciała to są balsamy, nie, to są masła z Farmony. Uwielbiam Farmonę, uwielbiam to, że nie testuję swoich produktów na zwierzętach, uwielbiam to, że ma piękne zapachy, bardzo dobrze nawilża. Produkty tej firmy jakościowo są lepsze moim zdaniem niż The Body Shop. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale ja naprawdę dużo bardziej doceniam i częściej sięgam po produkty właśnie z Farmony niż z The Body Shop, przede wszystkim dlatego, że są tanie. A jeżeli są tanie i tak samo dobre i jeszcze jest szersza linia kosmetyków, ponieważ Farmona nie produkuje tylko w... jak to powiedzieć? Firma Farmona, a już się teraz zakręciłam sama. Firma Farmona ma pod sobą dużo mniejszych firm i nawet nie zdajecie sobie czasami sprawy, że używacie produktów pielęgnacyjnych właśnie z Farmony, mimo tego, że one się nazywają po prostu inaczej. Ja teraz już nie pamiętam, nie chcę zmyślać, ale w każdym razie, jeżeli wejdziecie na stronę Farmony, to możecie zobaczyć, że tam jest dużo takich, wiecie, baby brands, które są właśnie podłączone pod Farmonę i one również nie testują swoich produktów na zwierzętach. Tutaj mam, co to jest? To jest masło do ciała, z czym ono jest? To jest cynamon chyba i karmel. Tak, cynamon i karmel. Super pachnie, naprawdę, ja uwielbiam przyprawy korzenne, jak już powiedziałam. Fantastyczne w okresie zimowym, ale właśnie w okresie takim letnio-wiosennym albo wiosenno-letnim zdecydowanie polecam Wam to masło, które jest z wiśnią i porzeczką. Aż je powącham. Wow, jak budyń wiśniowy, przecudownie pachnie i tak samo bardzo szybko się wchłania i dobrze nawilża, ogromne opakowania, bardzo wydajne. Hashtag drama. Z Farmony kolejna rzecz. Tutti Frutti to jest peeling do ciała o takim samym zapachu jak ten właśnie, to masełko, czyli karmel z cynamonem. No, po prostu holy grail! Słuchajcie, peeling na co dzień nie używałam bardziej jak żelu pod prysznic, ponieważ te granulki w środku nie były zbyt ścierające i właśnie idealnie nadające się chociażby przed goleniem nóg, żeby troszeczkę tą skórę, spilingować, usunąć martwy na skórek. Bardzo go lubiłam i było go dużo, ponieważ to jest 250 ml, cena rewelacyjna i bardzo miłe uczucie na skórze zostawiał takiego nawilżenia.
Także ja sobie bardzo chwaliłam. I peeling, kolejny peeling, tym razem z The Body Shop, z esencją, nie, z olejkiem z drzewa herbacianego. Bardzo fajny peeling, ścierający dość mocno, więc nie proponowałabym albo nie sugerowałabym używania go więcej niż 2 razy w tygodniu. A jeżeli macie delikatną skórę lub suchą skórę, to raczej raz w tygodniu. Ja go bardzo lubię, superancko u mnie się, superancko, jakie słowo w ogóle, wow. Bardzo dobrze się u mnie sprawdzał, bardzo go sobie chwalę, w ogóle całą tą linię właśnie z olejkiem z drzewa herbacianego. Tutaj mam właśnie tonik do twarzy, który też mi się skończył z tej samej serii. Moja skóra tłusta z tendencjami do wyprysków od czasu do czasu bardzo dobrze reaguje właśnie na olej z drzewa herbacianego. Nie wiem, czy chciałam być sandałowego. I powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie pomagało mi oczyścić moją tłustą skórę, oczyścić pory i zatrzymać moją skórę w stanie matowym. I ostatnie 2 produkty, jest to podkład z Maybelline Instant Age Revive w odcieniu 120 Creamy Avery. Ja Wam mówiłam już chyba o tym podkładzie. On ma na końcu taką gąbeczkę, taki aplikator, a w zasadzie nawet nie gąbeczkę, tylko taką bardziej szczoteczkę, która bardzo ułatwia aplikowanie go, przyspiesza cały proces i w ogóle cały ten produkt jest tak prosty w użyciu. To jest słaby do średniego coverage, krycie. Słabe krycie ma do średniego, możecie je budować, ale jest taki lekki, na co dzień idealny, jeżeli nie, a poza tym ja w ogóle nie jestem zwolenniczką super podkładów z super kryciem, ponieważ to wygląda nienaturalnie, to wygląda jak maska, a ja właśnie lubię podkłady, przez które widać strukturę mojej skóry. Okej, nie mam idealnej skóry, czasami mi się pojawiają jakieś wypryski, mam rozszerzone pory tu i ówdzie, błyszczy mi się skóra, ale no tak już mam, nie mam zamiaru kłaść na twarz maski i wyglądać sztucznie, bo wszyscy to zauważą. Zamiast tego, że mam okej, no dobra, dziewczyna ma tłustą skórę, to pomyślałam sobie, o Boże, ale sobie nawaliła tapetę. Dlatego pomyślałam sobie, że tak, to jest rzecz, która mi się podoba. Zdecydowanie polecam Wam ten podkład, jeżeli szukacie czegoś lekkiego na co dzień, łatwego w aplikacji i nawet nie całkiem drogiego. Jedyny minus, jedyna droga, żeby to dostać, niestety jest przez internet, przez sklepy internetowe, ponieważ u mnie w Danii nie można tego kupić w sklepach stacjonarnych, a w Polsce jestem przekonana, że na pewno też nie można kupić, więc polecam eBaya, Amazon, cokolwiek, Allegro, żeby właśnie sprowadzić go ze Stanów i powiem Wam, że nawet nie wychodzi tak drogo z przesyłką, ja byłam zadowolona. I ostatni produkt. Ostatni produkt to może będzie jakieś TMI, może, sama nie wiem. Antyperspirant. Antyperspirant z ziaj, nazywa się Soft. To jest niby kremowa konsystencja, no ja bym powiedziała, że bardziej lejąca się w płynie, był to bardziej antyperspirant, bardziej niż w kremie. Ponieważ on ma na końcu taką kuleczkę, no to krem, no ja bym powiedziała, że raczej płyn. W kremie tym się kojarzy, wiecie o co chodzi, w sztywcie. To jest kremowa konsystencja. No ale nieważne, nie czepiajmy się szczegółów. Antyperspirant rewelacyjny, ja już Wam chyba mówiłam, takie mam poczucie, że mówiłam Wam o tych antyperspirantach. No co mogę powiedzieć? Działa. Działa, ładnie pachnie, jest tani, można go dostać wszędzie, ale naprawdę działa. To jest tak, czasami się widzi na antyperspirantach 48 godzin ochrony. Hej, to nie myjesz się co, nie wiem, 12 godzin zazwyczaj, czy tam mniej? Jeżeli coś ma trwać przez 48 godzin, hello, nie wierzę w to, że się nie umyłeś przez taki czas, więc powiem Wam, że ta rzecz może być stosowana tak naprawdę co drugi dzień. Ponieważ jednego dnia aplikuję, wykąpię się nawet 2 razy, ale nie muszę tego aplikować ponownie, ponieważ i tak czuję, że moja pacha, okropne słowo, wstrętne, no ale tak to się nazywa, jest sucha, więc po co? Po co miałabym coś takiego stosować? I teraz właśnie rozumiem, o co chodziło w tych reklamach 48 godzin. To nie chodzi o to, że człowiek się nie myje, tylko po prostu nie musi aplikować ponownie antyperspirantu. Więc byłam taka cyniczna, taka zgorzkniała, a jednak się okazuje, że to prawda. Trzeba czasami jednak spojrzeć na swoje życie z dystansu. Tak, przepraszam firmy, o których myślałam źle, patrząc na antyperspiranty, że trzymają, albo raczej działają przez 48 godzin. Przepraszam. I tym właśnie akcentem chciałabym Wam podziękować za filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie, że możecie znaleźć mnie na Instagramie, na Twitterze i na Facebooku, na blogu również. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!